Друзі, бача, підключився. Ви ж коли йде нас, проводжуючи, що ти місце люди, коли я пішов сам, аби Богу, що Богом сумний, і Боже, не очікувач, заніс такого пастежа, який проводжує нас на своїй, знаєте, Павло Туке. Скромоцені на тим жах, і хоті з того, який ви кажете, пішов сам, Пішліми поштинки, які мали трохи, який був нашим шоротніким, але одніму мужу нашим найшіпнішим Богу, який ставив на нашій дроці послежити. Мужу найшіпнішим Богу, який нас і звичай коха, і робив всього, аби ми вольним актом волі хотіли ще стати. Мої друзі, дійсно, тема доказання нашу зважаю ніяку саме. Третє ж, за вже кілька днів, вийшло вторик, розпочнув ще Святові Дні Молодіжі Краку 2016. І певні ви, мої кохані, бачите свій пункт відцеля на то витраження, але певні теж, читачі, слухачі. Як дуже люди хочуть то видаження спровадити тимку до чогось повішкодного. Са тацю ті мені кажуть, що виливаю може атраменту по то, щоб виказати, іле ж то будете коштовати то видаження. Зачинаю трохи, якісь кілька видатки, що панство, м'ясо поміг, щоб зорганізувати одежу. Są inni, którzy mówią, a po co to wszystko? Będzie to tylko tydzień dla młodych ludzi, którzy będą się dobrze bawić. I jest wielkie niebezpieczeństwo w tym, abyśmy patrzyli na te dni tylko z punktu widzenia takiego wydarzenia zewnętrznego. Bo wtedy będziemy tylko i wyłącznie zastanawiać się, ile ludzi przyszło na kampus w Zeligorkie. Zastanawiać się, co ten kraj. Będziemy zastanawiać się, czy ci młodzi, którzy wiwatowali, czy to szczerze, czy nie szczerze, i czy dobrze się bawili, i czy byli dobrze przyjęci. Tymczasem spytajmy Jana Pawła II, co sądzi o Światowych Dniach Młodzieży. Jan Paweł II w 1993 roku, gdy pisał o będzie na 8 Światowy Dzień Młodzieży, napisał takie zdanie, które już powinien nam dać do myślenia. Światowe Dni Spotkania Młodzieży to opatrznościowe chwile refleksji, które pozwalają młodym zastanawiać się nad ich najgłębszymi pragnieniami, umocnić świadomość przynależności do Kościoła, także wyznawać z coraz większą radością i odwagą wspólną wiarę w Chrystusa Ukrzyżowanego. Tyle by Jan Paweł II powiedział nam, gdybyśmy go dzisiaj spytali. Janie Paweł II, co sądzisz o tym wydarzeniu, które my za chwilę? Ale spytajmy, czy my mamy jeszcze inny klucz do zrozumienia tego, co nas czeka za kilka dni? Tenże Jan Paweł II 22 kwietnia 1984 roku, a była wtedy Wielkanoc, na zakończenie roku utopienia przekazał młodym ludziom krzyż. Krzyż, który ci młodzi przynieśli 25 marca 1983 roku na rozpoczęcie roku utopienia postawili w centrum Bazyliki Świętego Piotra przy konfesji. Papież wtedy Wielkanoc dał mu krzyż mówiąc: weźmy ten krzyż, bo jest on, podobnie jak każdy krzyż, znakiem nieskończonej miłości Chrystusa do ludzkości. I nieście go przez świat. I mówcie, że nie ma innego odkupiciela i nie ma innego zbawiciela, tylko Jezus Chrystus. Odkupiciela, czyli znaczy tego, kto nas wyrwał z niewoli szatana i śmierci.
Бог-то нам дали перспективы и надежды на вечную жизнь. И мои кохані, кто не сплющен до зрозуміння, чим це святое буде. Бо где ви спитаете для нас, кто из найважнейший на тих днях, то вірю люди відповідали, папіж Матіш, і не відповідали Боже. А я вам говорю, не найважніший є папіж Матіш, і найважніший є Ярдове Друг, який приїжджав зі своєї радості, і Бенедикт XVI. Не вони є найважніші, але те, кого в самому центру того всього, що ще діє. Мої кохані, нічого повір, ми на люди біжонці, на добре поплані, будемо тішити святомушні дишнати, що приїжджа Пані, і для тебе є надзвичайне вражение, то єстеśmy трохи розмінити з правдою. Znakomicie ujął to w wywiadzie z Wiktorium Esolim kiedyś Jan Paweł II, który na pytanie tegoż polskiego pisarza i dziennikarza o światowej tej młodzieży i o tym, dlaczego papież, czyli Jan Paweł II, tak bardzo tęskni za swym spotkaniami z młodzieżą, odpowiedział wtedy, no cóż, każdy proboszcz uczciwie wie, że ja się chcę spotkać z parafianami, to musi być spotkanie z młodzieżą. I że papież wszędzie szukał młodzieży i że wszędzie jest szukany, ale po chwili powiedział, nie, właściwie to nie on, papież, jest szukany. Kto szukany jest i powinien być szukany Chrystus? Bo tylko Chrystus wie, co się kryje w człowieku. Tylko on zna odpowiedzi młodzieńczego serca i nie tylko młodzieńczego. I tylko Chrystus jest tym, kto daje nam się wieczność. Moi drodzy, jeśli my chcemy uczestniczyć w tych dniach, to musimy skorygować nasze myśli, że to wszystko, co się będzie dziać od wtorku, poprzez wydarzenie czwartkowe, piątkowe, musi być zogniskowane na Chrystusie. To nie jest tak, że liczy się tylko i wyłącznie to, co zewnętrzne. Ktoś od razu powie, tak, ale młodzi ludzie będą w tych wydarzeniach uczestniczyć z entuzjazmem, z radością i co? Co trzeba im powiedzieć, żeby mieli smutne miny, miny jakieś wpadali w kontemplację? Jan Paweł II mówił, młodość ma to do siebie, że jest entuzjastyczna, radosna, ale ten entuzjazm musi wypływać z wiary w Chrystusa. Znakomicie oddał to kiedyś papież Benedykt, kiedy w 2006 roku w Kolonii był kolejny Światowy Dzień Młodzieży, przybywa Benedykt, jest samotnie czuwanie, rozpoczyna się adoracja, papież Benedykt mówi, teraz będziemy wielbić Chrystusa obecnego w Eucharystii. I parę głosów się wyrwało, niech żyje papież. Ale reszta młodych stonowała to i wyciszyła. Niech żyje Chrystus, bądź uwielbiony za czymś świętym. I tu jest, moi kochani, sedno sprawy. Światowy Dzień Młodzieży. To też dla nas, ludzi starszych, okazja do tego, żebyśmy sobie zadali przynajmniej kilka pytań. Pierwsze pytanie. Czy rzeczywiście my robimy wszystko, by każdego dnia wychodzić na spotkanie Boga? Jan Paweł II, kiedy przemawiał do młodzieży w czasie pierwszego Światowego Dnia, a było to w 1995 roku, bo wtedy Światowy Dzień Młodzieży był w Rzymie, bo był przez OSZ ogłoszony Rok Młodzieży. Wtedy
młodzieży powiedział, że istotne jest to, abyście wychodzili na spotkanie Boga przychodzącego. I to jest sprawa, czy my wychodzimy. Kolejna rzecz, którą uczyła młodzież, nie tylko drugi, ale także myślę, że uczyła wszystkich, to to, żeby tego typu wydarzenia były okazją do wyznawania wiary. Trzeba, żebyśmy sobie postawili pytanie. Jak będziemy na mszy tutaj, na Błoniach, przed sanktuarium Miłosierdzia Bożego, czy jak będziemy na Lidzkich Brzegach, to co będziemy chcieć krzyczeć? Niech żyje pamięć? Czy może bardziej należałoby bądź pomiędzy Chrystem? Każdy papież, myślę, że też Franciszek, chce nam powiedzieć to, nie ja jestem najważniejszy. Bo każdy papież, każdy kapłan ma być kimś, kto ma nieść Chrystusa. To tak jakbym zapytał, co jest ważniejsze? Szklanka czy woda w gorący dzień podaje się komuś chłodną wodę. Ktoś, kto jest spragniony, pijąc wodę ze szklanki, nie będzie myślał o szklance, tylko o wodzie. Ktoś, kto jest spragniony Chrystusa, nie będzie zatrzymywał się na tym, ilu biskupów, kapłanów odprawiało z Ojcem Świętym brzeg na Krakowskim brzegu, tylko będzie zastanawiać się nad sobą, czy ja tam szukam Chrystusa i powiem, czy chcę się dzielić radością wiary, czy chcę o tym wszystkim mówić moim bliskim. To jest, moi drodzy, istotna sprawa. I co my mamy zrobić? My tutaj obecni. Myślę, że trzeba sobie też postawić zadanie w te jeszcze kilka dni, które nas dzielą do Światowych Dni. A to zadanie polega na tym, abyśmy się modlili o to, by wszyscy, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniach tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, przeżywali je jako spotkanie z Chrystusem przede wszystkim, a dopiero później z Piotrem naszego czasu. Bo kiedy jest spotkanie tylko zewnętrzne z Piotrem naszego czasu, bez pójścia w głąb, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Ja się pytam retorycznie, gdzie są ci wszyscy dzisiejsi 40-latkowie, którzy w 91 roku w Częstochowie śpiewali Abba Ojcze, niech żyje pamięć. Czy oni wszyscy dzisiaj spowiadają się, chodzą na Ziemi Dzielnej Eucharystię, cieszą się z przynależności do Kościoła, rozpoznają Chrystusa w Kościele, wielbią Go, z tego czynią czyny miłosierdzia. Gdzie oni są dzisiaj? Być może wielu uczestników, tych niezapomnianych, bo rzeczywiście niezapomnianych chwil, którzy tamtych dzisiaj mówią zupełnie co innego, że już Kościół nie jest niepotrzebny, że ja już odkryłem inną drogę. Czy nie jest tak? Jakże trzeba się modlić o to, byśmy my wszyscy, ci młodzi, przede wszystkim rozpoznali Chrystusa. Postanów. Może od dzisiaj do niedzieli będzie 9 dni. Postanów niezwykłą nowelną literną o to, żeby właśnie moje wielkie owoce Światowych Dni Młodzieży. Może tysiące dłużańca, koron tego Bożego Miłosierdzia, może adoracje, może jakieś czyny pokutne, umartwienie, ale uczyńmy to. Uczyńmy to. Bo tego bardzo trzeba. Aby ci, którzy patrzą na Światowe Dni tylko zewnętrznie, pięknie, formalnie i nie mówili. No widzicie, przyjechała młodzież katolicka, jak na chrześcijańskim odstąp i co z tego? A my wtedy moglibyśmy powiedzieć, a to z tego, że oni przyjechali w radości wielki Pana i Zbawiciela Chrystusa. Oby tak było. Ja nie mam drogi, który w tych światowych
Ставлю їх за тебе. Давай натхнення, виправ натхнення у Бога, аби чи люди, чи отвіраючи на єдиного з нас Ісуса Христа. Амінь.